Ma takie wejście, że wychodzi. No. Moi drodzy, przyszła do mnie właśnie. Stop. No. Moi drodzy, przyszła Patryszka z MaxySpam, www.maxyspam.pl. Także mój kalendarz adwentowy dotarł. Ja was witam na drugim vlogmasie. Dla nas jest 2 grudnia, dla mnie dzisiaj pierwszy, dlatego niezmiernie się cieszę z paczuchy. Mam nadzieję, że wszyscy je otrzymaliście i że już rozpakowaliście nawet i drugi prezent, bo mamy dzisiaj 2 grudnia. No i moi drodzy, czas na moją paczuchę. Trzeba ją ładnie rozpakować. Jak widzicie, wasze były inaczej zapakowane, bo mi akurat zabrakło taśmy już na tą ostatnią paczkę, ale i tak bardzo ładnie. Moi drodzy, też sobie zrobiłem prezent i zapakowałem i powiem wam szczerze, że nie używałem żadnej rzeczy. W sensie, no wiadomo, musiałem je zapakować tak dla was, także wiem co jest i tak dalej, ale nie korzystałem i dużo rzeczy będzie dla mnie niespodzianką. Także ja was zapraszam tutaj. Dzisiaj mamy taki drugi vlogmas, także będzie co rozpakowywać, bo nie dość, że pierwszy prezent z wczoraj, znaczy znowu dla was wczoraj, to będzie również 3 prezenty. Jeden dla Wery za kamerą, dla mojego operatora najlepszego, który dzisiaj zdał prawo jazdy, także... Nie! Nie! Nie gadaj, że specjalnie zamówiłeś coś, dlatego że zdałam prawo jazdy. No? Nie! Elkę na mój... No, śmieszne. Także moi drodzy, mamy nożyce, no i... Rozpakowujemy. Śmiesznie tak rozpakowywać paczkę, którą godzinę temu się sam skleiło. Także moi drodzy, zapraszam was tutaj. Oto jest moja paczuszka. Mam nadzieję, że wasze przyszły tak samo, bo mimo długiej podróży przez kurierów, to mam nadzieję, że przyszły tak samo. Oczywiście mogło się wszystko wymieszać, ale wszystko na pewno było dobrze zabezpieczone. Także ja zapraszam was do pierwszego prezentu, żeby wam pokazać, moim drogim widzom, co jest w kalendarzu adwentowym. No i żeby edycja się najlepiej powtórzyła za rok. Bardzo bym chciał, także no nic, tylko szukać jedyneczki. A ja sobie wszystkie prezenciki chyba, póki jeszcze nie mamy choinki, to porozstawiam chyba pod palmą, Wera, nie? Czy na razie w boksie, czy pod palmą? Nie, zostawię na razie może tu, czy co? No, zobaczymy. Zależy który. Co? Zależy który. No wszystkie chciałem. Wyjść za 4 prezenty, to podpadło. Nie no, jak rozpakowane to już nie będą stać. No nie, zapakowane. Aha! Aha, nie no, to na razie ich nie rozkładaj. No to po prostu czekamy za choinką. Także czekajcie na vlogmasie, będziemy na pewno jechać po choinkę do pokoju. I do domu. Także moi drodzy, szukamy jedyneczki i mamy piękną jedyneczkę. Mega się cieszę, kurczę. Ładnie sobie ją otworzę. No i moi drodzy. A czemu nie rozerwałeś? A miałem rozerwać? No. Chciałem sobie tak ładnie rozpakować. Czeka na nas, moi drodzy, tu właśnie taka piękna kaczuszka. O, taka proszę. Długopis. A co to jest, moi drodzy? Długopis, także tu sobie wyjmujemy długopis, a tu na nas czeka list do Świętego Mikołaja. Także tak ładnie sobie rozpakowujemy i na nas czeka tutaj taki piękny liścik. I moi drodzy, został on przygotowany, żebyście wy napisali sobie właśnie tutaj życzenia na święta. Ja na pewno napiszę i jeszcze zadecyduję, komu go dam, czy dziewczynie, czy mamie. Ale na pewno go wypełnię, także moi drodzy, na to jeszcze mamy czas. Został on podany celowo 1 grudnia. No ale jest do Świętego Mikołaja. Do Świętego Mikołaja, oczywiście. Ale ja go dam mojej świętej Mikołajowej. Także moi drodzy, zostałem celowo wprowadzony 1 grudnia, żebyście sobie napisali list i pomyśleli. Ja na przykład nie napiszę go dzisiaj, tylko muszę się dobrze zastanowić. No i oczywiście w miarę przed 24 go dostarczyć, wysłać, nie? Także na pewno napiszę go tym długopisikiem. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo jest naprawdę mega super długopis. Serio, jak go zobaczyłem,
To no jest taki gumowy, mega fajny. Także moi drodzy, jeszcze 23 prezenty przed nami. To był właśnie ten piękny prezencik z 1 grudnia. Paczkę na razie odkładamy na bok, a ja Was zapraszam do kolejnych kalendarzy adwentowych i paczuszek. Może teraz Weronika, ja przejmę operację, a Wera rozpakuje swój prezent. Zapraszam. Także moi drodzy, tutaj... Ojej, bez etykiet. Tutaj czekałem na nas rzeczy. Czekaj. Czekają na nas rzeczy. I mamy tutaj 3 paczuszki. I czekajcie, bo ja już zapomniałem, co zamówiłem. Aha, dobra. To w sumie jest prezent dla nas obojga. Taki prezent dla ciebie, będziesz mega zadowolona, że pomyślałem, żeby to tak szybko nabyć. To jest prezent dla mnie. O, to jest prezent dla nas obu, a to jest prezent dla ciebie. Także rozpakowuj. Nie. No. To jest Weroniczki prezent. Weroniczka nie ma niestety kalendarza adwentowego. Mi kupiła i zaraz przejdziemy do niego, gdzie on jest. Śliczny kalendarz. Co myślisz? Co myślisz, że tam jest? Nie wiem. Nie wiem, czekaj. Dziwne. Ale czy ja to chciałam? No. Co, cieszysz się? No. Fajne, nie? A czemu nie czarna? No jak? No ty lubisz biały. A pokaż, jaka jest. Szara taka? Ale ładna. No. Nie, no, ładna jest. Najzwyklejsza, stwierdziłem. No bo bez sensu, nie? No bo ja mam telewizor nie w pokoju, nie smart TV. I musimy chodzić przełączyć, a teraz już będzie myszka bezprzewodowa. No, bezprzewodowa myszka, także duże ułatwienie dla mnie, bo ja chodzę głównie przełączać, także duże ułatwienie. W sumie prezent dla siebie, ale no jest dla ciebie. No i teraz weź się za to, ale bez etykiet. Etykieta w dół. Co to jest? O, sztuczny śnieg! No. Ja. Fajnie? Oglądacie czasami TikToka? Widzieliście to, jakie ładnie robią na oknach takie obramówki? No, my zrobimy na tym oknie, nie? No. Może na wszystkich zrobimy, ale na pewno na tym. No i no zobaczymy, ale jest to fajna opcja, zrobimy sobie takie jakby no sztuczny śnieg, no to oczywiście również na Vlogmasie, także zapraszam Was do oglądania. No, a to jest moje, możesz też odpakować, możemy widzom pokazać. No. Taka dla mnie pierdółka. Ale ciężka. No ciężka, no bo tam są... A, kable. No tam te kable takie, żebyśmy mogli telewizor podłączyć pod głośniki, taki długi, i kabel do, nowy do komputera i taśma izolacyjna, żeby zabezpieczać nowe kable. A po co chcesz podłączyć telewizor do głośników? No bo będzie ładny dźwięk. Będziemy nerwować w aucie. No zobaczymy, dobra. Także tak wyglądały kalendarze adwentowe. Z 1 grudnia u nas, także takie prezenty. Dziękuję. No, bardzo proszę. Tam, moi drodzy, piękny prezencik z 1 grudnia. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni. No i zapraszam Was oczywiście na 2 grudnia. A ja teraz lecę do mojego kalendarza adwentowego od Weroniczki. A moi drodzy, mój ulubiony kalendarz, czyli Lindorka od Wery dostałem. Teraz rozpatrujesz mi go? O, tutaj ładne mamy ognisko na telewizorze, a ja bym chciał teraz zażyć trochę czekolady. Także chcę zjeść sobie 1 grudnia. Trzeba go odpakować. Miluś za nami ładnie leży. No i tak wygląda u nas 1 grudnia. Dobra, także to jest mój drugi kalendarz adwentowy, bo pierwszy jest oczywiście mojego wydania i mega się z niego cieszę. I szukamy jedyneczki, gdzie ona jest. Jest jedyneczka, także zobaczymy, jak to wygląda od Lindorka, czy się postarali. Liczyłem na coś takiego
fajniejszego. Co to jest? No nie wiem, mam nadzieję, że to będzie czekoladowe, bo ja muszę zawrzeć czekolady teraz. Ej, ale malutkie. Weź, trzymamy. No, dobra. Ciekawe, czy tam... Nie, trzeba tam płynną czekoladę w środku. Zobaczymy, jaką ma środek. Co? O, jest ta dobra czekolada. W sumie już za parę godzin drugi. Nie. Pierwszy zamykamy. Ej, nawet się nie postarali, żeby coś było za tym? Jeżeli chodzi o smak, to jest okej? Okay? No, zapach bardzo ładny, bo aż poczułam. No. Czujesz? Dobrze. Także bardzo fajnie. Tu jeszcze dodatkowo jakieś zagadki. Takie różne. Także moi drodzy, tak to wygląda. Jeszcze zapraszam Was do mojego kalendarza. A ja, moi drodzy, jestem przy mojej palmie, ale stwierdziłem z Werą, że jeszcze nie rozpakowujemy tego całego tutaj, wiecie, mojego kalendarza. Tylko poczekamy na choinkę, którą postaramy się jak najszybciej nabyć. No i prezenty zostaną w tym boksie tak pięknie zapakowane. Także, moi drodzy, czekamy na drugiego oczywiście. Taki, wiesz, to oglądacie drugiego, co prawda, taki mały spoiler, co jest drugiego, Wera, pamiętasz? Ja nawet nie pamiętam. Znaczy nie mów, ale czy jaka ta paczka będzie w ogóle? Nie wiem. Ja tu nie widzę drugiego. Ja tu nie widzę drugiego, kurczę. Ej, come on. Nie ma... Czy ja nie dostałem drugiego? Za złe sprawowanie. Tak. Ej. A może to jest, wiesz co? Ja nie widzę drugiego. Nie. Nie, nie. To mam. Wszystko mam. A co jest drugiego? Kurde. No wiesz, że nie pamiętam? Ja powinienem mieć. O, jest drugiego. Także mały spoiler. To drugiego. A, wiem co drugiego. Wiem, wiem. Dobra, także czekamy na drugi. A ja tymczasem zamykam moją paczuchę. O, odwrotnie. Zamykamy. Niech ona sobie czeka. Na jutrzejsze rozpakowywanie. Także tak to wygląda. No i moi drodzy, zapraszam Was do zwierzątek. A ja Was, moi drodzy, żegnam. Od Nilusia. Jezu, Jezu. Wygląda jakby, kurde, już nie miał wstać. Także ja Was żegnam od Nilusia tutaj, który leży w pokoju. Ma się bardzo dobrze i bardzo lubi przybywać tutaj w ogóle ze mną. W ogóle to jest szok, jak on krok w krok za mną chodzi w tym domu. To jest naprawdę niesamowite. Także ten piesek tutaj na pewno zostanie do wiosny. No i moi drodzy, żegnamy Was bardzo serdecznie. I dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego Vlogmasa. A my widzimy się oczywiście jutro. Do następnego. Siemaneczko. Cześć Wam. Ja, moi drodzy, właśnie z ziarenkiem. Za mną pszenica. Kupiłem 250 kg, 5 worków po 50 kg za mną w bagażniku i tą paszę tutaj i wiecie co, chcę to od razu sobie rozpakować i moi drodzy sobie zrobić ten zapasik, w sensie ten nasyp tutaj uniosę, żeby po prostu mieć i muszę uzupełnić każdym tutaj po jedzonku, także mam co robić, a pada właśnie taki śnieżek jakby, ale wiecie, to śniegu nie przypomina, zresztą nawet nie widać, nic, czekajcie. No nawet nic nie widać, także nie ma co nawet gadać. Wera mi pomogła tutaj tylko te poidełka poznosić i powiem Wam, ja tutaj odkręciłem właśnie sobie wodę, także muszę sobie pouzupełniać te poidełka i coś jeszcze miałem Wam powiedzieć. No ja działam, a co? No mam trochę do roboty, bo powiem Wam, woda się pokończyła i akurat wszystkie jedzonka i tak dalej, także wszędzie trochę trzeba pouzupełniać. Działam. A ja, moi drodzy, u Sileczek i w sumie u Kaczek, za mną Daisy. Ja już trochę porobiłem, woda pouzupełniana, pasza również pouzupełniana. Jako uniosek to u wszystkich, sianko dla królików, sianko dla owieczek, wody dla królików, wody dla wszystko, wszystko, wszystkim naprawdę. Także tak lubię, za jednym razem i wiecie, wszystko wskoczone i gra. Tak to wygląda, a moi drodzy, Daisy jeszcze u Sileczek,
Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, w jutrzejszym vlogu już jej podetnę te lotki, bo powiem wam, już dzisiaj trochę ogarnąłem tu i nie chcę po prostu jej już dzisiaj przenosić, zresztą zrobimy sobie to na jutrzejszym vlogu, vlogmasie w sumie. Dlatego Daisy jeszcze tutaj śpi, zresztą tutaj żaden kłopot to ani dla Silek to żaden kłopot i w przeciwną stronę dla Daisy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Silki. Ja później będę zgaszał jeszcze światło, patrzcie, cały brudny, wszystko do prania musi iść za od tej paszy. Także tak to wygląda. Tutaj mamy, moi drodzy, małe kurczaczki, które mają jeszcze światło i mają również świeżą wodę i mają wysypane ziarenko. One ziarenko akurat mają, wiecie, na bieżąco, tak jak przychodzę, tak sypię. A tutaj jeszcze dodatkowo uniosek, jak uzupełniona pasza i ziarno, to oczywiście musi być i też uzupełniona woda. Oczywiście jest połowa zbiornika, już się nalała. Jeszcze poczekam sobie, wiecie, 10 minut, tu sobie akurat inne rzeczy ogarniam. Tu woda świeża u... Muszę to w ogóle posprzątać, bo to też mi się zrobi bajzo. Ta taka ogólnodostępna dla kotów i w sumie Nilusia, jak tu jest, czy coś takiego. Uniosek, tak to wygląda. Ja jak dzisiaj nie zbieram, zostawiam, tylko jak na przykład, wiecie, nie potrzebuję, czy coś tam nie jest mroźno, to nie muszę zbierać, nie ma takiej konieczności, tylko pozbieram ewentualne te, co są na ziemi i te, co są w tych gniazdach tam na lewo, w tych niefajnych, i wszystkie wkładam do tych gniazd szufladkowych i sobie zostawiam. Jutro z rana sobie przyjdę i sobie na spokojnie to ładnie pozbieram. Także tak to, moi drodzy, wygląda. A pokażę wam, jak tutaj Wiktor się wspina, sobie łazi tutaj. Dobra, ja działam dalej, a my widzimy się później.